51 transplantacji serca wykonano w ubiegłym roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 13 zabiegach pacjentami były dzieci. Powody, dla których konieczne są takie operacje, są różne. Duża część to są wady wrodzone, to są także genetycznie uwarunkowane kardiomiopatie, ale coraz więcej mamy pacjentów, którzy mają kardiomiopatie związane z trybem życia. To są kardiomiopatie związane z chorobą niedokrwienną serca, to są kardiomiopatie związane z wadą zastawek. No także pojawiają się kardiomiopatie związane ze stresem, kardiomiopatie związane z trybem życia po prostu. 25 stycznia przypada Dzień Transplantologa. Z tej okazji w Śląskim Centrum Chorób Serca eksperci z zakresu medycyny transplantacyjnej przedstawili efekty swojej pracy za ubiegły rok. W SCCS coraz więcej jest przeszczepów płuc. To już niemal tyle operacji, ile przeszczepów serca. Kolejny rok z rekordem. Jedynie ten 2020 rok to był rok, gdzie myśmy nie pobili rekordu, ale to wynikało z tego, że pandemia nas zatrzymała. 50 transplantacji płuc, znakomity wynik pod względem ilości tych transplantacji. Czy wszystko jest tak, jak powinno być? Ja myślę, że jest jeszcze kilka rzeczy, które powinniśmy poprawić, żeby być takim pełnoprawnym, silnym ośrodkiem transplantacyjnym na mapie europejskiej. Dziś eksperci mówili także o przeszczepach nerek. Jak się okazuje, czas oczekiwania na jej przeszczep w Polsce jest stosunkowo krótki i wynosi około 2 lat. Na to składają się głównie przyczyny liczby oczekujących, czyli odsetek pacjentów, którzy są kwalifikowani w stosunku do potrzeb, jest mniejszy znacznie w Polsce niż w krajach zachodnich. To znaczy liczba oczekujących jest krótsza, w związku z tym czas oczekiwania jest skrócony. Pierwszy udany przeszczep nerki w Polsce wykonano w 1966 roku.